Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, InTheCage.pl. Jesteśmy w kinie Atlantic w Warszawie tuż po premierze filmu o Michale Materli. Ze mną Borys Mańkowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór po raz kolejny. Słuchaj, no generalnie to na początku miałem w głowie mnóstwo pytań o twoją przyszłość, o walki, ale po tym co zobaczyłem, cieszę się, że ten wywiad nagrywamy po, a nie przed, bo naprawdę jest o czym mówić, jakie wrażenie na tobie zrobiło to, no ja nie boję się użyć słowa dzieło. O nie, no znakomicie to wszystko wyglądało, plus ogólnie sama tematyka miała Materli, jest wiadomo mega ciekawa, patrząc też na ujęcia, które użył Marcin, są w ogóle też doskonałe, bo to takie można powiedzieć hollywoodzkie niektóre te ujęcia, to wykonane u nas w Polsce, z naszego kumpla tak naprawdę, bo wszyscy go dobrze, bardzo dobrze znamy. Bo nagrywał też tutaj nie jeden backstage podczas KSW. No a sama historia Michała, wiesz, ja ją bardzo doskonale znam. Jest mi bliska po prostu. Jest mi bliska patrząc na jego losy powiedzmy w tej karierze. To prawda miał tak, że wiesz, wygrywał, przegrywał. Ja miałem z drugą stronę, że przegrywałem, a potem parę razy wygrywałem, potem znowu parę razy przegrywałem. Ale zmierzam do tego, że po prostu daje mi to kopa do tego, że się nie poddajemy. Słuchaj, czy tą historię ty rozumiesz jako fighter najlepiej? No masz doświadczenie z Michałem całkiem podobne, czy były wątki, które widziałeś trochę w Michale swoją historię? No właśnie o tym mówię, że wiesz, że patrzysz na to, jak on się podnosi po różnych rzeczach, podnosił. To widzę trochę siebie, jakbym oglądał trochę taki film, troszeczkę w niektórych momentach o sobie samym. Już nie mówiąc o tym, że bardzo często momenty, które pokazywali tutaj w filmie, odbywały się dosłownie na tych samych galach, że albo ja się biłem troszeczkę przed nim, albo po nim, albo w zamian niego, na przykład tak jak z Mamedem. Także no bliski mi film, no i nie ukrywam, że no co, no trochę się tutaj poryczałem parę razy. Które momenty były dla ciebie najcięższe, no bo jako fighter, jako człowiek na pewne elementy idziemy inaczej. No czy moim zdaniem to gdzie mnie najbardziej złapało za serce, to był Marcel, mówiący o tym, jak tata dzwoni i mówi, że wracam. To był ten moment, który naprawdę no, chwycił chyba najmocniej. No to na pewno inaczej też wiesz, jak ktoś patrzy, jak ktoś nie ma dzieci, jak co innego też patrzysz, jak masz te dzieciaki. I zapewne jeszcze parę lat temu, jakbym to obejrzał, to powiedzmy, że się wzruszył, ale byłoby to do zniesienia, a wiesz, w momencie, kiedy ja sam mam dzieciaki, no to to jest nie do zniesienia. Rozumiem. Słuchaj, no jak myślisz, czy zobaczymy takie dzieło o Borysie Mańkowskim? Kurde, no muszę sobie to wywalczyć, nie? Muszę sobie to wywalczyć. Parę razy wygrać i wtedy sobie to wywalczę. Słuchaj, no generalnie taka historia, ją ciężko napisać kilka razy. No to jest coś, co przypisuje się do bardzo wąskiego grona. Jak oceniasz ten film od strony technicznej? Bo powstał taki dokument Last Dance o Chicago Bulls. Tam były materiały, których nie dowiary było, że można było je kiedyś uwiecznić w ogóle. I Marcin trochę tego pokazał. Ja nie wierzyłem, jak na przestrzeni tylu lat można zdobyć tyle materiału, który potem będzie można użyć i zrobić to, co on pokazał. To coś padło na podsumowaniu. To jest coś pięknego dla dokumentalisty, zebrać tyle materiału i pokazać to od tylu stron, że w zasadzie nie wiem, czy dałoby się zrobić coś lepiej. No właśnie o to chodzi. Ja miałem nadzieję, że to nie będzie taki, wiesz, typowo piękny obrazek, gdzie są tylko piękne ujęcia i to fajne pokazane z takiej, powiedzmy, od strony gościa, który stoi za kamerą, jest tym operatorem, chce, żeby to wszystko wyglądało pięknie, tylko będą prawdziwe materiały, które może nie są super nagrane, ale właśnie dla widza są według mnie najbardziej ciekawe. Czyli, wiesz, wtedy, kiedy była kamera na VHS-y i to wszystko się trzęsło i wyglądało, jakby było, wiesz, kręcone w ludzi sześciu gdzieś, nie wiem, na Antarktydzie mając jakiś, kurde, Samsung 3310 czy coś w tym stylu. I właśnie jest dużo tego i to właśnie chodzi o to, że to są ujęcia, których po prostu bardzo często nie mamy. I to zarówno, nie wiem, ja, ty, czy ktokolwiek inny w życiu prywatnym nawet nie ma takich ujęć, bo powiedzmy, że też nie każdego było stać w tamtych czasach na to, żeby mieć chociażby kamerę i żeby móc nagrać cokolwiek. A to widzimy Michała Materlę, który ma 4 latka i się napieprza, wiesz, w rodzinie z innymi chłopakami. No i to jest zajebiste i bardzo mnie to cieszy właśnie, że takie ujęcia tutaj też są i to mało tego, jest ich całkiem dużo. To prawda, no Borys, na pewno fani by na mnie wybaczyli, jakby mnie zapytał jednak o twoją karierę sportową, to dwa słowa o tym w takim razie, kiedy się możemy spodziewać twojego powrotu do klatki?
Wiesz co, czekam za ofertą. Na razie nie mam i dziwię się w sumie, że jej nie mam, bo to jest taki troszeczkę ciężki orzech do zgryzienia, bo jestem Borys, nie? Ale są te przegrane i teraz jak to ugryźć? Także może jak mi coś wpadnie mądrego do głowy, to może wtedy sam coś zaproponuję, a już nieraz już coś takiego się działo, że coś rzuciłem, jakieś hasło i potem z tego hasła to robiła się walka, także zobaczymy. Jeżeli ktoś wymyśli też coś fajnego, wtedy jestem też otwarty i gotowy na to wszystko. A co sądzisz o takim nazwisku jak Raul Tutarauli? Raul Tutarauli, ciekawe nazwisko, ale teraz właśnie w obecnym momencie zastanawiam się nad swoją kategorią wagową również. O proszę. Tak, to jest taka ciekawostka, bo wiesz, wiele schematów mówi, że Borys powinieneś być 70, ale ja często też patrzę na to, co działa, bo prawdą jest to, co działa, a często bywało, znaczy najczęściej w mojej karierze bywało tak, że jednak ta 77 działała i pomimo, że mały pędzel, wiesz, z sutkimi ramionczkami, nie, wiesz, jak karzełek, ale w jakiś sposób sobie tam radziłem i być może to też jest metoda i pomimo tego, że będę małym karłem, wiesz, i małym na tle wszystkich innych 77, to może sobie poradzę, zobaczymy. Rozumiem, czyli decyzja, czekasz na ofertę od KSW, ale zakomunikujesz im zmianę kategorii, czym to jeszcze od czegoś zależy? Tak naprawdę zależy od ciekawości walki, chyba na dzień dzisiejszy. W tej kategorii, gdzie będzie to najbardziej rozsądne i najciekawsze, chyba wtedy podejmę decyzję. Słuchaj, no nie wiem, czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć walki Mańkowski-Grzebyk. No nie wiem, może są, może nie ma, nie wiem, dowiemy się. Zobaczymy. Słuchaj Borys, w takim razie ja Ci bardzo dziękuję, na koniec zapytam o Stadion Narodowy. Walczyłeś w main evencie poprzedniej gali Koloseum, patrzysz na to, patrzysz na zainteresowanie. 40 tysięcy zaraz ogłoszone, solidów 50, nie ma frików. Progres, regres, jak oceniasz te karty w ogóle względem siebie? Garda trochę gorsza, bo nie widzimy Borysa Mańkowskiego. Żartuję, nie, no karta znakomita. Myślę, że wyprzedadzą się wszystkie bilety. Też tak jak na prośbę Maćka Kawuskiego, który mówił o tym, że premiera powinna być tydzień przed galą, a nie dzień przed, bo ma w tym rację. Również użyję swojej mocy w social mediach, na YouTubie i gdziekolwiek indziej, żeby poruszyć troszeczkę jeszcze ludzi do tego, by Stadion Narodowy został wypełniony. Tak jest, Borys, lodem i w takim razie życzę przede wszystkim jak to fighterom zdrowia. Życzę Ci takiego filmu o Tobie i życzę Ci też powrotu Agnieszki do klatki. Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.